28 września, w ostatnią sobotę miesiąca, zapraszamy do Komorowa w gminie Polanów. Tam pierwsza edycja imprezy, która stać się ma w założeniu imprezą cykliczną, czyli Komorowskiej Biesiady Historycznej. Wszystko po to, żeby chronić XV-wieczny kościół w Komorowie, jeden z zabytków największych Pomorza Środkowego. Przy tej okazji zaprosiliśmy do udziału w biesiadzie przedstawicieli grup rekonstrukcji historycznych, przedstawicieli dawnych rzemiosł, wszystkie osoby, które pasjonują się historią, które chcą pokazać, jak życie w różnych aspektach wyglądało dawno temu. Także 28 września przy kościele w Komorowie w gminie Polanów będziemy mieli szansę zobaczyć na przykład polskich ułanów, ale tych, którzy przyszli do Polski razem z Armią Czerwoną, czyli 1. Warszawskiej Brygady Kawalerii. Będą żołnierze wrześniowi, będą żołnierze na motocyklach, będzie sprzęt wojskowy, będą też dawne rzemiosła, będą przedstawiciele średniowiecza, także biesiada pełną gębą, biesiada historyczna, która ma pokazać, że z historią możemy się bawić, możemy wykorzystywać ją do edukacji w taki bardzo nowoczesny sposób, a także robić wiele dobrego, czyli chronić zabytki Pomorza Środkowego.